Jeśli kiszki się wam skręcą i zechcecie tylko jeść, adres ten zapamiętajcie. Wojska Polskiego 46. Bo tam wiruje i furczy, i świszczy, i mlaszcze, i się zgina. Taka cudowna, niezwykła, bardzo dzikowa maszyna. Sprowadzili ją z daleka i włączyli dawno temu, żeby każdy mógł się najeść pysznie, szybko, bez problemu. Czy są tutaj jakieś mądre dzieci? Tak. A czy wiedzą, ile rzek ma Szczecin? Założę się, że nikt z was nie wie. Ale my wiemy! 29! Wybrzmi komuna, osiniec, święta chełszcząca tuńczyca, płoń, arkonka, żabiniec, potok chłopucki, grzybnica, jeziorna, turwotny, kręciniec, potok śmiernicki, regalica, potok bielecki, kinianka, suchy potok, cegielnika, bystry, Matka, woda, kanał, kucki, rudzianka, kilku, pasienniczka.
Czy rzeczne imiona zapamiętane? Tak? No to teraz razem śpiewamy. Założę się, że wszyscy już wiecie, jakie wspaniałe rzeki ma Szczecin. Wydry, Gomulna, Osiniec, Święta Chełcząca, Dunczyca, Łonia, Argonka, Żabiniec, Potok Chłopnowski, Grzybnica, Jeziorna, Dorwodny, Kręciniec, Potok Śmierdliwski, Regalica, Potok Bielecki, Kijanka, Suchy, Potok Cegielina, Bystry, Lub, Bogdanka, Martwa Woda, Kanał Krucki, Rudzianka, Piękunka, Siedliczka, Linia. Savoir vivre młodego melomana. Przed przyjściem do filharmonii na początku szukamy, na jaki koncert chcemy pójść. Informacje o koncercie filharmonii można zdobyć w kasie. Trzeba wziąć program. W programie są informacje o koncercie. W dzień koncertu wypadałoby się ładnie ubrać. Bo to jest wyjątkowa okazja. Bo to też jest jakiś wyraz takiej sympatii do naszych muzyków. Przez koncerty trzeba się ogolić. Pójść do wyjściela. Trzeba mieć takie modne spodnie. Koszulę. Trzeba mieć ładną sukienkę. I rajstopy. Trzeba mieć czyste uszy, żeby dobrze słyszeć. Musisz mieć bilet. To jest pewne, musisz mieć bilet. To takie coś, żeby wyjść na koncert. I trzeba zawsze kupować bilety, jak się tego chce, a nie jak się tego nie chce. Przed koncertem zrobić siusiu. Oddać płaszcz do szatni. Trzeba usiąść na miejscu, który jest na bilecie. Jak się spóźnisz, to twój problem. Orkiestra nie będzie na ciebie czekać, bo to jest Publiczność może się trochę wkurzyć, jeśli będziesz się wpychać między nich. Jak artyści wchodzą na scenę, to się bije brawo. Trzeba bardzo mocno klaskać. Najważniejsze są instrumenty i ludzie i w ogóle dyrygent jest najważniejszy. Osoba, która prowadzi koncert, mówi, że to jest utwór, który składa się z kilku części. No to wiadomo, że pomiędzy tymi częściami utworu się nie klaszcze. Żeby wczuć się w muzykę, najlepiej, żeby była cisza i spokój. A co nie wolno robić? Nie można pić coli. Nie wolno jeść frytek z kepczupem. I nie można jeść hamburgerów. Na przykład szeleszczenie papierkami od cukierków przeszkadza muzykom w graniu. Nie wolno pluć na siebie, nie wolno bić. Nie wolno biegać, nie wolno... Przychodzić, jest się chorym, kaszle się, to się przeszkadza ludziom, muzykom. Że niektórzy czasem pod krzesło wyrzucają gdzieś gumy i... Co? No, przyklejają gdzieś do krzeseł. Tak było? Tak, dużo razy ja widziałam. Jak siedzę sobie i oglądam cudowny koncert, a inni po prostu gadają za mną, przede mną i to mnie... No najgorsze jest, jak ludzie nagrywają te koncerty albo robią zdjęcia. To jest strasznie denerwujące. Nie można robić zdjęć, dlatego, bo to trzeba zapamiętać te wszystkie wrażenia. No nie można brać telefonów. W sensie można brać, ale oczywiście wyciszone. I najlepiej wyłączone. To nie ma sensu przychodzić do filharmonii na koncert, jak chce się popisać SMS albo podzwonić. Można to zrobić w wielu innych miejscach. Ci ludzie, którzy są w tej orkiestrze, wstają i się kłaniają i trzeba mocno klaskać. No, powinien być brawa do samego końca, dopóki artyści nie wyjdą ze sceny. Jak koncert nam się podobał, to dobrze było kupić bilet na następny koncert. Można też przeprowadzić kogoś ze sobą, żeby pokazać mu filharmonię.
poprzez swoje zachowanie okazujemy szacunek dla orkiestry i to, że się dobrze zachowujemy, to jest dla nich podziękowanie. Jakie nie powiem, zgadnijcie sami, gdzie się na pewno zetkniecie z bardzo dużymi, żółtymi żrafami. Wielkie są, ale nie groźne, łypią łagodnie na miasto z wysoka. Zewsząd zobaczyć je można, żółte żyrafy przy portowych dokach. Znajdą się w mieście tym słonie takie chociutkie, że aż ażurowe. Gdzie ich początek, gdzie koniec, stropy do nieba wznoszą stalowe. A obok żyraf, żurawie do mnie podnoszą stalowe głowy. Nikt nie pamięta już prawie. Mu się wyłania szary dźwigozaur, ale choć wciąż jest na głodzie, ponoć nikogo jeszcze nie pożarł. Jest stosunkowo nieśmiały, raczej bez ruchu stoi i drzemie. Inny jest niż dinozaury, nie chce polować, gapi się w ziemię. Żółte żyrafy, żurawie, szary dźwigozaur, się na miejskiej trawie, wszystkie ogromne, wszystkie przyjazne. Gdzie ten niezwykły zwierzyniec, mieście, o którym więcej nie powiem. Zgadniecie sami, w Szczecinie jedyne na świecie. Się wam skręcą i zechcecie tylko jeść. Adres ten zapamiętajcie. Wojska Polskiego 46. Bo tam wiruje i furczy, i świszczy, i mlaszczy, i się zgina. Taka cudowna, niezwykła, bartecikowa maszyna. Sprowadzili
do Szczecina, wielka chluba, wielka duma, wielka chwała. Przez 47 wiosen głodne brzuchy aż po brzegi zapychała. I zapychać pewnie będzie jakieś 2000 lat, bo czym byłby bez przepysznych pasztecików ten nasz świat? Nie masz humor jakieś dziki, jest pasztecik. Czy są tutaj jakieś mądre dzieci? Tak. A czy wiedzą, ile rzek ma Szczecin? Założę się, że nikt z was nie wie. Ale my wiemy. 29. Wybrzmi komuna, osiniec, święta chełszcząca tończyca. Płonie arkonka, żabiniec, potok chłopucki, grzybnica. Jeziorna, torwotny, kręciniec, potok śmiernicki, regalica. Potok wielecki, kijanka, suchy potok, cegielinka, pysy, rubotanka. Martwa woda, kanał kucki, rudzianka, pilkówka, sienniczka, linianka i ona. Wydrnik wydrwa, suchy potok, co za drwiny, potok suchy. Rudzianka do płoni wpadła, na szumiące pogadu. Łobot wielki ma żabiniec, że w nim nie ma żadnej żaby. Lecz pociesza go kijanka, żaby w rzece to żart słaby. Wszak w grzybnicy nie ma grzybów, martwa woda żywo płynie, a tuńczycy brak tuńczyków. A zdarzają się w Szczecinie bluzka rzek 29. Szumnych rozmów nie ma końca, prawie wszystkie rozszumiane, tylko jedna z nich. Hełszcząca
wasze rzeczne imiona zapamiętane? Tak? No to teraz razem śpiewamy. Założę się, że wszyscy już wiecie, jakie wspaniałe rzeki ma Szczecin. Wydm, Gomulna, Osiniec, Święta, Chełcząca, Duńczyca, Chłonia, Arkonka, Żabiniec, Potok Chłopuski, Grzybica, Jeziorna, Dorwodny, Kręciniec, Potok Śmietnicki, tutaj Galica, Potok Bielecki, Kijanka, Suchy, Potok Cegielina, Bystra, Lub, Potanka, Martwa Woda, Kanał Krócki, Ludzianka, Piękunka, Siedliczka, Linia. Savoir vivre młodego melomana. Przed przyjściem do filharmonii na początku szukamy, na jaki koncert chcemy pójść. Informacje o koncercie filharmonii można zdobyć w kasie. Trzeba wziąć program. W programie są informacje o koncercie. W dzień koncertu wypadałoby się ładnie ubrać. Bo to jest wyjątkowa okazja. Bo to też jest jakiś wyraz takiej sympatii do naszych muzyków. Przez koncert trzeba się ogolić. Pójść do wyjściela. Trzeba mieć takie modne spodnie. Koszulę. Trzeba mieć ładną sukienkę. I rajstopy. Trzeba mieć czyste uszy, żeby dobrze słyszeć. Musisz mieć bilet. To jest pewne, musisz mieć bilet. To takie coś, żeby być na koncert. I trzeba zawsze kupować bilety, jak się tego chce, a nie jak się tego nie chce. Przed koncertem zrobić siusiu. Oddać płaszcz do szatni. Trzeba usiąść na miejscu, który jest na bilecie. Jak się spóźnisz, to twój problem. Orkiestra nie będzie na ciebie czekać. Bo to jest niekultura. Publiczność może się trochę wkurzyć, jeśli będziesz się wpychać między nich. Jak artyści wchodzą na scenę, to się bije brawo. Trzeba bardzo mocno klaskać. Najważniejsze są instrumenty i ludzie i w ogóle dyrygent jest najważniejszy. Osoba, która prowadzi koncert, mówi, że to jest utwór, który składa się z kilku części. No to wiadomo, że pomiędzy tymi częściami utworu się nie klaszcze. Żeby wczuć się w muzykę, najlepiej, żeby była cisza i spokój. A co nie wolno robić? Nie można pić coli. Nie wolno jeść frytek z kepczupem. I nie można jeść hamburgerów. Na przykład szeleszczenie papierkami od cukierków przeszkadza muzykom w graniu. Nie wolno pluć na siebie, nie wolno bić. Nie wolno biegać, nie wolno... Przychodzić, jest się chorym, kaszle się, to się przeszkadza ludziom, muzykom. Że niektórzy czasem pod krzesło wkładają. Wyrzucają gdzieś gumy i... Co? Przyklejają gdzieś do krzeseł. Tak było? Tak, dużo razy ja widziałam. Jak siedzę sobie i oglądam cudowny koncert, a inni po prostu gadają za mną, przede mną i to mnie... No najgorsze jest, jak ludzie nagrywają te koncerty albo robią zdjęcia. To jest strasznie denerwujące. Nie można... robić zdjęć, dlatego, bo to trzeba zapamiętać te wszystkie wrażenia. No nie można brać telefonów. W sensie, można brać, ale oczywiście wyciszone. I najlepiej wyłączone. To nie ma sensu przychodzić do filharmonii na koncert, jak chce się popisać SMS albo podzwonić. Można to zrobić w wielu innych miejscach. Ci ludzie, którzy są w tej orkiestrze, wstają i się kłaniają i trzeba mocno klaskać. No, powinien być brawa do samego końca, dopóki artyści nie wyjdą ze sceny. Jak koncert nam się podobał, to dobrze było kupić bilet na następny koncert. Można też przeprowadzić kogoś ze sobą, żeby pokazać mu filharmonię.
poprzez swoje zachowanie okazujemy szacunek dla orkiestry i to, że się dobrze zachowujemy, to jest dla nich podziękowanie. Jakie nie powiem, zgadnijcie sami, gdzie się na pewno zetkniecie z bardzo dużymi, żółtymi żrafami. Wielkie są, ale nie groźne, łypią łagodnie na miasto z wysoka. Zewsząd zobaczyć je można, żółte żyrafy przy portowych dokach. Znajdą się w mieście tym słonie takie chociutkie, że aż ażurowe. Gdzie ich początek, gdzie koniec, trąby do nieba wznoszą stalowe. A obok żyraw, żurawie do mnie podnoszą stalowe głowy. Nikt nie pamięta już prawie. Mu się wyłania szary dźwigozaur, ale choć wciąż jest na głodzie, ponoć nikogo jeszcze nie pożarł. Jest stosunkowo nieśmiały, raczej bez ruchu stoi i drzemie. Inny jest niż dinozaury, nie chce polować, gapi się w ziemię. Żółte żyrafy, żurawie, szary dźwigozaur, się na miejskiej trawie, wszystkie ogromne, wszystkie przyjazne. Gdzie ten niezwykły zwierzyniec, mieście, o którym więcej nie powiem. Zgadniecie sami w Szczecinie, jedyne na świecie. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Jak się dzisiaj Państwo miewacie? Dobrze. Ja miałam taką nadzieję, że macie się dzisiaj świetnie, chociaż nastroje mogą być różne. Każdy ma prawo mieć
inny humor, tak jak w muzyce są różne nastroje i humorki, tak jak i wy możecie mieć różny nastrój. Pokażcie swoją miną, jaki macie dzisiaj humor. Aha. No uśmiechy są, nie jest tak źle. Jest całkiem nieźle. Dziękuję. Rozluźnić mięśnie, twarz, czaszki. Zrobić tak. Brrr. Jeszcze raz. Teraz po rozluźnieniu mogę powitać wszystkich, a witam was gdzie? Co to jest za miejsce? Nie, 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 tak nie mówimy. Ręka w górę, jeśli ktoś chce odpowiedzieć. Ja wskazuję tę osobę i odpowiadacie. Słucham ciebie. To jest filharmonia. O! Urodziny w filharmonii? To ja najpierw dokończę jedno zdanie i przejdziemy do następnego. Witam wszystkich w filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Kto tutaj ma urodziny, mówicie? Helenko, ty masz dzisiaj urodziny? A czy ktoś jeszcze ma dzisiaj urodziny? No to Helenko, to... To teraz zrobimy tak. Kto ma w ogóle kiedyś urodziny, to bije brawo. O! I w ten sposób mamy przećwiczone oklaski. Kiedy wejdą artyści na scenę, wy bijecie brawo. Jeszcze raz poproszę o test oklasków. Dziękuję bardzo. I wy dzisiaj jesteście nie uczniami, a nauczycielami. A będziecie uczyć kogoś, kto jest za tą kamerą. Cześć, robaczki. Słuchajcie, dzisiaj nasz koncert nie oglądacie, naszego koncertu nie oglądacie i słuchacie tylko wy, ale tam, za tą kamerą, siedzą przedszkolaki i uczniowie w szkołach i nas oglądają na żywo, więc siedzimy prosto, bo dzisiaj musimy być dla nich przykładem. I teraz na mój znak robimy do nich hej! Ale zaraz, zaraz, na mój znak, tam do kamery. 3, 2, 1 i hej! Teraz proszę pokazać tym robaczkom za kamerą, jak się trzeba zachować w filharmonii. Proszę pokazać. Siedzie cicho. Siedzimy prosto. Proszę pokazać, jak trzeba klaskać, jak wchodzą artyści. Dziękuję bardzo. Jesteście wspaniali. A wy, drogie robaczki, wsłuchujcie się i obserwujcie naszą publiczność, bo to są specjaliści od zachowania się w filharmonii. Czy ja mam rację? Ach, no przeważnie zawsze. Zatem już nie gadam więcej. Za chwilę usłyszycie instrumenty. Z tego, co wiem, wy znacie instrumenty. Czy to się zgadza? Z tego, co wiem, nie jesteście już dziećmi, tylko młodzieżą. Czy to się zgadza? Jest różnie. Zatem dzisiaj nie będzie tak prosto. Nie, 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 nie. To nie będzie zwykły koncert. Będziecie mieli do zrobienia zadanka. Takie zadania. Hurra! Ja myślałam, że jesteście zmęczeni po całym roku pracy, uczenia się pisania i liczenia. Zatem za chwilę usłyszycie pierwszy instrument i instrument zagra w dzisiejszym koncercie, jeśli wy odgadniecie, co to może być za dźwięk instrumentu. Gotowi? Nadstawiamy uszy. Wysłuchajcie dźwięku do końca i kiedy już usłyszymy ciszę, dopiero wtedy będziemy rozmawiać, co to jest za instrument. Poproszę o dźwięki pierwszego z nich. I teraz poproszę o ciszę. Ręce opuszczone. Teraz zrobimy tak. Ja znam sposób, abyście odpowiedzieli wszyscy. Pokażcie mi, jak się gra na tym instrumencie. Bardzo ciekawe propozycje. Większość to instrumenty dęte, bo widzę, że dmiecie w instrument. Niektórzy twierdzą, że skrzypce. Może sprawdźmy. Pozycja wyjściowa, ręce na udach. Pani Elu, rozwiejmy wątpliwości, zapraszam. I jak wszyscy już widzimy i słyszeliśmy, jest to... A jaki flet? Op!
powiemy później. Oklaski dla pani Flecińskiej, pani Eli. Idę sprawdzić, co my tam mamy dalej. O! Jest cisza, do końca, słuchacie, do końca. Jest cisza. Zdania absolutnie podzielone, co osobiście mnie bardzo cieszy. Proszę mi pokazać, jak się gra na tym instrumencie. Że strunowe, to bardzo ciekawe. No, ja sprawdzam, kochani, zapraszam, panie Grzesiu. Ja przepraszam, a gdzie są oklaski dla naszego pana Grzesia oboisty? No i sprawa się rozwiązała. Jak wszyscy widzimy, jest to... No, szczerze powiedziawszy, absolutnie nie. Nie jest to klarnet, a jest to, uwaga, obój. Normalnie obój. Oklaski dla pana oboisty. A teraz chyba to się nie uda. To będzie za trudne. Posłuchajcie. Do końca słuchacie, do końca. Dziękuję. Proszę pokazać, jak można wydobyć dźwięk z tego instrumentu. Jak się gra na tym instrumencie? Tu, tu, tu. Mhm. Dziękuję. Panie Piotrze, ja pana muszę zaprosić na środek. Musimy się zorientować, co to jest. No i teraz wiadomo, jest to klarnet. Oklaski dla pana Piotra! Ja mówiłam, że nie będzie tak prosto. A teraz jeszcze zostały dwa instrumenty, więc będzie jeszcze trudniej. Jest cisza, 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 cisza. Dobrze się wsłuchajcie i zastanówcie. Dziękuję bardzo. Proszę mi pokazać, jak wielki jest ten instrument. Taki? Jak duży? Proszę pokazać, jak duży. Ramionami, rozpiętością ramion. Dziękuję, rozluźnijcie ramiona. No to idziemy mierzyć. Panie Zbigniewie, zapraszam. Oklaski gdzie? Ale duży instrument, robaczki. I ten instrument to nie puzon, to nie trąba. Jest to fagot. Kto podejrzewał, że to może być fagot? Aha. Opuścić ręce. Został ostatni. Ciekawa jestem, czy to będzie taki sam? Jak te, które siedzą tutaj? Czy może jakiś nowy instrument? Jakiś zupełnie, zupełnie inny? Posłuchajcie. Proszę pokazać, jak się na nim gra. Czyli ewidentnie tutaj tu, tu, tu. Pani Marzenko, zapraszam panią na scenę. I już wszystko wiemy absolutnie. Jest to ani tuba, ani trąbka, dlatego że jest to waltornia. Ale waltornia nazywa się jeszcze nieco prościej, a ta nazwa pochodzi od historii tego instrumentu.
mówi się na nią róg. Dlatego, że pierwotnie waltornie były wykonane ze zwierzęcych rogów, bawolich na przykład, i dlatego jest to róg. Siadamy prosto. Hopsa, hopsa, siadam z wami. Plecy są proste. Pępek przyklej. Słucham. A właśnie, proszę państwa, to jest świetne pytanie. Proszę państwa, gdzie jest dyrygent? Czy... Niepotrzebny. Wyobraźcie sobie, że tam obok, na sali słońce, całej złotej sali, największej w tym budynku, gra nasza cała orkiestra, prawie 100 osób, i nasz dyrygent właśnie dyryguje naszą orkiestrą. W przypadku tego wspaniałego zespołu piątki ludzi, czyli kwintetu dętego, dyrygenta nie potrzeba, dlatego że muzycy mają ze sobą kontakt wzrokowy, porozumiewają się patrząc na siebie i przede wszystkim mają to, co dla muzyków jest najważniejsze. Mają na pulpicie nuty, dzięki którym wiedzą, w jaki sposób mają grać. Tak wyglądają. A za chwilę usłyszycie, jak te wszystkie znaczki i robaczki brzmią. Zapraszam do wysłuchania pierwszego utworu. Ja nie sądziłam, że wy już w tak młodym wieku umiecie trzymać puls, rytm utworu, bo wy rozpoczęliście klaskanie w trakcie utworu. To się zgadza? I dzięki temu, że trzymaliście rytm, cały utwór mógł się udać bez dyrygenta. Uwaga, teraz dostajecie wy oklaski od naszych artystów. To wy dostajecie oklaski. No to jeśli tak świetnie orientujecie się w muzyce i przede wszystkim macie dobry słuch, to ja mam dla was zadanko. Ale ono jest dość trudne, chyba nie dacie rady. Nie, na pewno to się nie uda. No dobrze, to w takim razie zapraszam naszą specjalistkę od dziwnych dźwięków, panią Elę, naszą flecistkę. Zapraszam was, poproszę o brawa. To jest wyjątkowo zdolna młodzież, dlatego zadanie będzie trudne. Najpierw chciałabym, żebyście posłuchali dźwięków fletu, tym razem patrząc i obserwując, w jaki sposób wydobywa się z niego dźwięki. Gdzie trzeba naciskać i dąć, żeby ten instrument grał? Kto grał już na jakimś instrumencie, ręka do góry? Opuścić ręce? Dziękuję bardzo. Pani Ela zatem będzie teraz oceniana przez was jako specjalistów. Poproszę o buziaki zamknięte, wyprostowane plecy, oczy wpatrzone w panią flecistkę, uszy nastawione i poproszę o dźwięki fletu. Thank you.
to były dźwięki raczej szybkie czy wolne? Dziękuję za odpowiedzi. Zdania są podzielone. Kiedy fleciści grają dość wolno na flecie, w tempie wolnym, brzmi to wtedy tak. I wtedy dotykamy dłońmi swoich policzków i delikatnie je masujemy. Bardzo delikatnie. Delikatnie masujemy nasze żuchwy, żeby mówić wyraźnie. A kiedy flet gra szybko, brzmi tak. Wtedy pocieramy swoje uda dłońmi, ale bardzo szybko, tak żeby rozgrzać całe łokcie i ramiona. Dziękuję. Kiedy będzie tempo wolne, robicie co? Masujemy. Kiedy będzie tempo szybkie, robicie? Tak jest. Dziękuję, proste plecy, wszyscy nieruchomo. Pani Elu, poprosimy o zmianę tempa. Dziękujemy. Poproszę o klaski dla naszej fleciski pani Eli. Dziękujemy bardzo. Uwaga, teraz zadanie musi zostać zaliczone. A zaliczone będzie przez naszą komisję, przez naszych ekspertów. A nasi eksperci są wśród was. To wszystkie osoby dorosłe wśród publiczności. I droga komisjo, kiedy państwo, bo obserwowaliście wszystkich, ja to wiem i widzę. Zatem, jeśli państwo zaliczacie zadanie, odwzorowujecie tempo szybkie. Droga komisjo, jeśli natomiast zadanie było, ach, dość niechlujnie wykonane, albo w ogóle niewykonane, pokazujecie państwo tempo wolne. Czy komisja jest gotowa? Nie wy! Komisjo, droga, jesteście państwo gotowi? Patrujemy się w dorosłych członków komisji. Proszę państwa, proszę o ocenę. Nic nie słyszę. Chyba zaliczone, prawda? Oklaski dla wszystkich. A skoro tak dobrze trzymaliście puls, rytm, klaszcząc w poprzednim utworze, chciałabym teraz sprawdzić jedną rzecz podczas następnego utworu. Poproszę. Siedzimy prosto. Bardzo dobrze wam idzie. Możemy też klaskać na dwa. Dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Dwa, dwa, na dwa, nad głową, szeroko, wąsko, hopsa. Uwaga, na przemian. Wysoko, wysoko. Uwaga, rozluźniamy barki. Teraz oklaski na bociana. Bocian patrzy w prawo. W lewo. Rozluźnia dziób. Barki. Robi groźną minę. Teraz wesołą. Teraz zdziwioną. Oklaski. Robaczki, kogo ja mam teraz wyciągnąć z muzyków na środek, bo flet już był. Co to znaczy?
trzeciego. Klepaliśmy te nazwy instrumentów teraz po to, żeby liczebnikami się posługiwać. Jakiego trzeciego nazwy instrumentu potrzebuje? Ale szeptem, to musi być tajemnica. Róg? Wyciągamy róg? Ten najbardziej błyszczący? Pani Marzenko, muszę iść z panią zagadać, bo tutaj sprawa wygląda tak, że idziemy na środek. Oklaski. Teraz możemy, wpatrując się w instrument, obserwując, jak można wydobywać z niego dźwięk, słuchać waltorni. Poproszę o kilka dźwięków. Czy to było głośno czy cicho? Jest różnie. Dźwięki, które są na waltorni ciche, czyli piano, brzmią tak. Gra cicho. I wtedy pokazujemy tak. Ale waltornia to instrument dęty, blaszany, który potrafi brzmieć bardzo głośno. Mówimy wtedy, że gra forte, czyli tak. I wtedy, jak są głośne dźwięki, czyli forte, podnosimy ręce do góry, otwieramy buzię, otwieramy szeroko oczy i robimy tak. Kiedy będą dźwięki piano, robimy. Kiedy będą dźwięki forte, robimy. Ale bez wydobywania dźwięku, macie to zrobić absolutnie cicho. Buzie szeroko, ręce pracują i jesteśmy gotowi do zadania. Proste plecy. Pani Marzenka będzie zmieniać głośność. Klaski. Poproszę o brawa dla naszej waltornistki, pani Marzenki. Dziękuję pięknie. Droga komisjo, państwo pewnie już zdajecie sobie sprawę, w jaki sposób będziecie oceniać zadanie. Mianowicie, kiedy uważacie, że idziemy dalej, że młodzież sobie świetnie poradziła z tym zadaniem, odwzorowujecie państwo dźwięki forte. Jeśli natomiast nie zaliczamy i będziemy tutaj siedzieć do jutra, aż się uda, odwzorowujemy dźwięki piano. Komisja jest gotowa? Poproszę komisję o ocenę zadania. Proszę państwa, buzie szeroko. Szeroko. I oczy są uśmiechnięte. Mamy! Oklaski! Dziękuję. Teraz historia pewnej pszczoły. Poproszę o historię. A może uda mi się was zamienić w pszczoły, kto wie. Proste plecy. Nogi z siedzeń i siedźmy. Czy macie skrzydła? Macie ręce. Zamieniam wszystkie ręce w skrzydła. Fruniecie najpierw do góry. Rozumiem. Nieco wyżej, nieco wyżej. Jeszcze wyżej. Jeszcze trochę. Lecimy w prawo. Nie, w lewo. Bardziej, bardziej. W prawo. Jednak w lewo. W prawo. W lewo. W prawo.
pszczoły zastygają w bezruchu i w zwolnionym tempie. Coraz szybciej. Wysoko! Coraz wyżej! Coraz wyżej! Jeszcze wyżej! Oklaski! Macie 2 sekundy na wyprostowanie się i ciszę. Dlatego, że muszę zadać wam pytanie. Co wy na to, żeby tym razem zadanie nie było dla was, nie było dla komisji, ale dla któregoś z muzyków? Dla flecistki, ale flecistka już była, wiecie co? Ja mam taki pomysł. Dlatego, że dla klarnetu? Klarneciści są bardzo wysportowani i ja bym weszła w zadanie związane z pewnym sportowym ćwiczeniem. Co wy na to? To teraz tak, najpierw, panie Piotrze, tutaj zostały ustalone pewne sprawy, że trzeba wyjść tutaj na środek do nas, prawda? Tak. No i z uwagi na charakterystykę jakby wydarzenia oraz no, naszego koncertu, czeka pana zadanie. Czy pan lubi sport? Bardzo. A co pan z ćwiczeń sportowych lubi najbardziej? To teraz może zrobimy tak. Pan Piotr będzie robił przysiady, grając na klarnecie. Uwaga! Jeśli pan Piotr zrobi więcej niż 10 przysiadów, dostanie od was owację na stojąco. Bo ja obstawiam, że nie zrobi nawet 10. Bo to się nie da grać i robić przysiadów. No ciekawa jestem. Panie Piotrze, jeśli zrobi pan więcej niż 10, publiczność jest gotowa na owację na stojąco, prawda? Uwaga, proste plecy. Liczycie przysiady, wpatrujecie się, wy jesteście komisją. Panie Piotrze, no proszę, ćwiczymy. Hopsa. Gdzie te owacje? Wstajemy, wstajemy! Oklaski skacząc! Fajne oklaski mogą być, prawda? Poproszę o 2 sekundy, w którym to czasie siadacie na siedzeniach. Jesteście wyprostowani, skupieni, patrzycie na mnie, na pana klarnecistę i nagradzacie go oklaskami. Dziękujemy bardzo. Zadanie zaliczone. Teraz będzie jeszcze trudniej, ale najpierw utwór w nagrodę no, dla pana Piotra, bo się napracował. Proste plecy. Uporządkujemy to. Ręce na udach. Teraz robimy sowę. Dziękuję. Ręce na udach. Teraz straszny niedźwiedź. Ręce na udach. Sowa. Bocian. Ręce na udach. Mysz. Dziękuję. Żółw. Dziękuję.
Teraz uwaga, 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 eksperyment. Poproszę o przygotowanie dłoni, bo zabrakło oklasków, ale teraz nagrodzimy artystów nie klasycznymi oklaskami, ale oklaskami za pomocą opuszków palców. Jest absolutna cisza i robimy eksperyment, jak brzmią oklaski opuszkami palców. Samymi palcami do siebie. Tutaj, 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 paluszki, palce. Pokazać mi do góry, podnieść. Trafiać w palce, trafiać. Takie są fajne? Mogą takie być? Oklaski klasyczne. Hej, słuchajcie, to jak nam tak super poszły zadania dla muzyków, bo wy już macie cały rok pracy za sobą, tabliczki mnożenia i różne gatunki zwierząt i impresjonizm. To teraz zadanie dla fagotu, tego największego instrumentu. Czy wam się wydaje, że on jest złożony z jednej części czy z wielu? Sprawdzamy z ilu? Poproszę, żebyście zaprosili oklaskami na środek pana fagocistę, pana Zbigniewa. I teraz najpierw przypatrzcie się temu instrumentowi. Odwzorujcie rękoma, jakie on ma gabaryty, jak duży jest ten instrument. Proszę, pokażcie mi, jak duży ten jest instrument. Aha, dziękuję, proszę usiąść. Panie Zbigniewie, jak to jest, że taki duży instrument można ze sobą wozić na przykład w tramwaju? No właśnie nie bardzo, dopiero jak się go rozkręci na części, to wtedy się mieści w tramwaju. Aha, no to teraz tak, najpierw sprawdźmy, jak brzmi instrument, bo chyba zaraz go rozkręcimy i nie wiadomo, czy się uda go skręcić ponownie dobrze, więc w razie czego usłyszmy przed rozkręcaniem, jak brzmi fagot. Oklaski jak najbardziej. Uwaga, czas na oficjalne, uroczyste rozkręcenie, rozmontowanie, rozczłonkowanie fagotu. Gotowi? Wpatrujemy się w pana Zbigniewa. Panie Zbigniewie, zaczynamy. To jest część, która nazywa się stroik. I właśnie, czy teraz bez stroika ten instrument brzmi tak, jak brzmiał? Sprawdźmy to. Jasne. No taki duży instrument bez tak małej części nie może zagrać? Czyli co, tylko ta mała część umie grać? To znaczy, ona nie umie, to dzięki muzykom ona wydobywa dźwięk. To fajne, a teraz sam stroik. Ojeju, to ja już wiem, po co jest ten instrument, żeby brzmiał trochę poważniej niż sam ten stroik. Stroik to jest część numer... Idziemy dalej. Część numer dwa, do której przytwierdza się stroik, to tak zwane S. S. To jest część numer... Dwa. Część numer trzy, moi drodzy, to czara. Czara głosowa, którą wydobywa się dźwięk. Czara to część numer... Część numer cztery to rura basowa. Rura basowa to część numer cztery. Część numer pięć... To skrzydło, tak jak u pszczół, które przed chwilą fruwały dość wysoko. I ostatnia część, część numer sześć, to nie noga, tylko stopa. Uwaga, fagociści skręcają fagot około dwóch minut. Czy my panu Zbigniewowi damy aż dwie minuty? Nie mamy tyle czasu chyba. Nie, trochę mniej niż dwie. Spieszy nam się. Jedną minutę? To może 30 sekund. A nie, może 20.
Uwaga, ostateczna liczba, tylko że to się na pewno nie uda. Dajemy panu Zbigniewowi 12 sekund. To dobrze, ja rozumiem, 12,5. No to żeby nie było, zaokrąglamy, 13 sekund. Publiczność będzie odliczać od tyłu, od 13 ze mną do zera i pan Zbigniew musi zmieścić się w 13 sekundach. Komisja siedzi prosto. Zaczyna odliczać. Start. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Radość radością, natomiast musimy teraz sprawdzić, czy będzie grał. No to posłuchajmy, a jak nie będzie, mamy jeszcze jeden utwór. A oklaski gdzie? Brawa dla pana Wagocisty. Dziękujemy bardzo. Teraz chciałabym, żebyście wysłuchali ostatniego utworu. Zbliżamy się do końca koncertu. Ostatni utwór jest pewną niespodzianką, na razie nie powiem jaką. Chciałabym, żebyście się wsłuchali w dźwięki tego utworu, fragmentu tego utworu i zaraz powiem, co będzie się działo dalej. Słucham? Dlatego, żeby cała publiczność, która siedzi tam właśnie za kamerą, którą i możecie teraz pomachać znowu, cześć robaczki, cześć, my tutaj do was wszyscy machamy, żeby ten mikrofon zbierał wszystkie dźwięki instrumentów, żeby głośność była dobra, żeby publiczność ta sama tam za kamerą słyszała tak dobrze jak my. No to jesteśmy gotowi do utworu, poproszę o utwór. Możecie się bujać na prawo, lewo. Łapcie się za ręce po bokach i cały czas się bujamy. I dziękuję. Brawo, oklaski. Uwaga, uwaga, niespodzianka ostatnia. Wy nie wiedzieliście o tym, ale my z komisją, naszą tutaj, która siedzi wśród publiczności, przygotowywaliśmy dla was przez chyba pół roku układ choreograficzny, który jest dla was niespodzianką. I teraz wam go zaprezentujemy. Zapraszam. Zapraszam na scenę, to nie będzie bolało. Zapraszam. Oklaski dla pań. Oklaski dla pań. Potrzebujemy co najmniej 8. Zapraszam. Zapraszam, zapraszam, zapraszam śmiało. Śmiało, śmiało. Zapraszam na scenę. Brakuje nam zespołu. Nie bójcie się, panie, ćwiczyłyśmy. Idziemy, idziemy. Idziemy. Niepowtarzalna szansa. Brawa dla wszystkich! I teraz tak, bardzo mi miło jest, panie, mamy same panie tutaj gościć. To są atrybuty, to będzie taka falbana, którą doskonale panie znacie, bo żeśmy ćwiczyły. Więc teraz wielki finał naszego układu. Kolory są w porządku, mogą takie być? Proszę bardzo, zamieńcie się po prostu. Hopsa. A ja myślę, że po dwie możemy wziąć, jak jeszcze starczy. To może jakąś inną. Kto ma jedną, to będzie musiał więcej pracować. Uwaga, teraz cały zespół kłania się publiczności. Publiczność klaszcze. Drogie panie, no cóż, robimy to, co żeśmy ćwiczyły. No i film za mną. Proszę państwa, poprosimy. Uwaga. Pozycja wyjściowa. Za mną.
ustawiamy się. Drobniutkie kroczki, drobniutkie, drobniutkie cały czas. Troszkę dalej, troszkę dalej. Tak jest, wysoko, wysoko. Obrót! W drugą stronę. Uwaga, idziemy w prawo. W lewo. W prawo. W lewo. I na koniec ukłon. 4, 3, 2 i koniec! A co te oklaski takie słabe? 2 miesiące pracy. Zespół się kłania barokowo. 3, 2, 1, hopsa. Publiczność teraz, jak artystki będą schodzić ze sceny, publiczność zawsze klaszcze, dziękując artystom. Dziękuję. Wspaniale, będziemy dzwonić. Wspaniałe. Cały czas oklaski, oklaski. Jak wy będziecie mieli wakacje, to z zespołem będziemy podróżować po Europie, bo wypadło całkiem nieźle, prawda? To jeszcze ostatnie dźwięki na koniec walca i myślę, że trzeba się żegnać, bo jest mało czasu. Proste plecy, rozluźnione barki. Uwaga! Ostatnie dźwięki, złapcie się za ręce. I prawo, lewo, hopsa, hops. Wspaniale się bujać do Czajkowskiego. Uwaga, rozluźnić barki. Uwaga. Groźna mina. Zadowolona. Groźna. Zadowolona. I koniec. Hopsa. Oklaski dla wszystkich. Teraz potrzebuję waszej energii. Przedstawiam cały zespół, który nagradzamy ostatnimi oklaskami za pracę nad całą muzyką przygotowaną specjalnie dla was. Na flecie zagrała pani Elżbieta Podleśny-Głowacka. Oklaski! A na oboju, który... jeszcze sekundkę, panie Grzesiu. Proszę o dźwięki oboju. Zagrał pan Grzegorz Święciechowski. Oklaski! Idę dalej. Na jedynym instrumencie dętym blaszanym wśród naszej piątki, czyli na instrumencie, który nazywa się róg, zagrała pani Marzena Mazurek. Oklaski! Na fagocie, który pokażcie, jaki jest duży. Aha. Zagrał pan Zbigniew Kania. Oklaski! I naszym specjalistą od przysiadów, grając na klarnecie, jest pan Piotr Wybraniec. Uwaga, teraz najbardziej energiczne oklaski, dlatego ręce rozluźnić, rozluźnić, rozluźnić barki. Otworzyć szeroko oczy, patrzeć w cały kwintet, który teraz wstanie, ukłoni się wam i publiczność po raz ostatni dziękuję naszym artystom. Oklaski dla kwintetu dętego Filharmonii! Dziękuję bardzo, dziękuję pięknie, dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję. My się z wami żegnamy piąteczką, hopsa, żółwikiem, czym tam jeszcze, co tam? A, beczka, beczka. I paróweczka też może być. Oraz, uwaga, meduza. Do zobaczenia, robaczki! Cześć! Dziękujemy. To czas, żebyście wychodzili. Do widzenia.